Proszę Panie Bernardzie, już się wylozuję. No może D5 zagram dla odmiany. A no właśnie. Ja z sercem, a tu do mnie tak. Gambit hetmański gram. A teraz obronę karokan. Polecam ten manewr. Sprytnym manewrem przeszedłem do obrony karokan. Nie daję. Koniś. Zamykam furteczkę, jak mówią Szypow i Niemcow zgodnie. Oni mu zakrywają tkalitoćku. Tu proponuję wymiankę. Nie boję się. A tu sobie zroszuję. Dzięki temu mogę zagrać wieża B8. I chcę zagrać tak zwany atak mniejszościowy, cokolwiek to trudne słowo znaczy. No i gram atak mniejszościowy. Mniejszą liczbą pionków, czyli dwoma, atakuję 3. Bardzo proszę, zagram B4. Oj, 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 oj. A napadnę na hetmana. A zbiję go. I przymierzę się na punkt C3. Tu się nie boję zdwojenia. Napadnę na tego. Teraz mam otwartą linię. Teraz się przerzucę na linię tę. Jak ona się nazywa, linia ta? Tu bronię tego konia, nie wiem, gdzie on tu chce. Królem idę do rogu. Idę królem do rogu i teraz wieża G8. Tu. Tak. Nie ma ofiary na F5. Dlaczego tego hetmana nie zbiłem? Dlaczego tego hetmana nie zbiłem? Ale fuszerek ze mnie. Tu się bronię. O, czasu mam mało. Przymierzam się na goniec E7, żeby zbić konisia. Nie rozumiem tej kombinacji. Gram tu. Nie daję hetmanowi pola tego.
Teraz przyjdę konisiem na F6. Teraz biję konisia i napadnę na dwie wieże i hetmana. To mi powinno wymienić hetmany. Nie? Szach? Nie rozumiem. Obronię się. Nie, tak nie, tak się nie bronię. Moment, 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 moment. Tu się obronię, o. Ale czasu straciłem. Nie puszczam hetmana na te czarne pola. Chcę zabić wieżę. I chcę zabrać hetmana. Zabrałem. Teraz chcę wpaść. O, dziękuję. Ale pan Bernard zaszalał ze mną. I tu proszę zobaczyć, tym sprytnym sposobem przeszedłem do obrony karo-kan, o której wydaje mi się, że coś wiem. Tu może powinienem zagrać najpierw skoczek A4. Może. Bo i przyjść skoczkiem na C4, jak zostanie zbity, środek ataku będzie przeniesiony na pionka B2. A jeżeli białe zagrają B3, powstanie słaby odstały pion C3. A tu miałem problem. Przy koniu na A5 by tego nie było. Tu chcę powiedzieć, że zdwojenie pionków jest bez znaczenia, ponieważ goniec dobrze współpracuje z pionkami. Mam dodatkowo otwartą linię F. Tu hetmana nie wziąłem, fuszer ze mnie ostatni. Jeszcze dziękuję za grę.